Dzisiejszy odcinek to mega duma dla mnie, ponieważ będę mógł zagrać w grę, o której mi spamujecie w komentarzach od niepamiętnych czasów, od kiedy tylko wyszła. Gra nazywa się Krypta FM i nie jest żadnym wirusem, nie jest to Krypta FM Exe. Jest to bardzo dobra gra, która cofa nas do lat 2000, gdzie są niebieskie meble z komunii. Księża jeszcze nie mają problemów, takich jak teraz. W pewnym lesie, jak wieść niesie, coś grasuje i my musimy odkryć, co to tak naprawdę będzie, słuchając transmisji radiowej i spędzając czas we wspaniałym pokoju oraz w różnych innych miejscach. Także nostalgia wraca. Jeżeli ty czujesz nostalgię wracając na mój kanał, zostaw łapeczkę w górę i nie traćmy więcej czasu. Krypta FM to będzie miód, bo wiem, że to będzie miód. I jeszcze grę stworzyło Under the Sink, czyli Pod Zlewem. Jak tworzyli tę grę Pod Zlewem, to ogromny szacun. Dzień pierwszy. O, to będzie więcej... O, czekaj, bo... Ale ty, czułość myszy jest okropna! Wirujące fortepiany! Czekaj, muszę to zmniejszyć. Teraz jest znacznie lepiej. No czy u was w domu tak nie wyglądało? To jest niesamowite. Jeszcze wygaszacz ekranu. Chyba z Windowsa 9.5. 10 minut po 21. O! Mam więc zaszczyt powitać serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Bożygród. To ja, dzień dobry. Bożygród. Krypta FM. Łukasz Martyniuk, dzień dobry. Waszym przewodnikiem. Co, nie znam. Jaki kaloryfer żeliwny, no ale jaja. Co za dzień. Co za dzień. Jak obiecywałem, dziś przedstawię naszym młodszym słuchaczom kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd. Kryptyd? Czym są kryptydy? Chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy, którą mogliście już słyszeć w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Radia Bożygród, niesamowite, okej. Słuchajcie. Ja ją słucham, jo. Może się pan przedstawić? Bogdan Smolek. Jędrzej Świergiel. Prawie trafiłem. Gospodarz. Świergiel? Tu jest Panie Świergiel. Panie niech pan opowie słuchaczom, co się, wydarzyło. O, to lokals ja jakiś. Ja pani powiem, jak tutaj w Gozdarach mieszkam od urodzenia. I Gozdary. Widziałem, jak Boga kocham. Okej. Okay. Czyli co? Czyli co? Co ja mogę powiedzieć? No, w domu byłem. Na mycie się gotowałem, bo do spania chciałem iść. Okej. Okay. I słyszę wrzaski. Okej. Okay. Chowanie. Się ubrałem na szybko, wybiegam. W klatkach samych. No i o. To co widać? Zwierzyna tutaj porozciągana, rozbebeszona, tutaj koza moja leży. Wow. Się złapałem, myślę, wilk. Może wilk zeżur, ty. Ale potem patrzę, kury dwie martwe też leżą. Też poszarpane. Czyli nie zabrał nawet. I jeszcze dwie kury. A wilk by zabrał. A, okej. Okay. Czyli coś pan wie. Jakieś yeti. A ja się domyślam. Ale to nie ma co gadać. Byle nie wróciło. Byle nie wróciło. Oj, to nie będzie... Nie, pani. Ja po prostu chciałbym ludzi ostrzec, uważając się, że dobrze budynki zamykali. Dla mnie to jest niepotrzebne, żeby wiedzieć. O. Straszne tutorie z radia. Niebywałe. Rozbebeszone zwierzęta znalezione we wsi Gozdarów. We wsi! Pod naszym Bożygrodem. Okej. Okay. Powiem państwu szczerze, że po wysłuchaniu tej rozmowy... Ćwiartki na plecach. ...już na czymkolwiek dziś skupić. Okej. Okay. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Mm-hmm. Dlatego też apeluję. Jeśli mieszkacie w Gozdarach... A pewnie mieszkamy. ...jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie... Jaka nasza główna postać? Krypta FM. Zapraszam do kontaktu telefonicznego podczas jutrzejszej audycji na żywo. Nice. Bądź i tutaj ciekawostka technologiczna. Zapraszam na nowo powstałe forum internetowe. Krypta FM. Lata 2000. Znajdziecie na portalu internetowym. Na portalu www.bożygrod.fm www.bozygrodfm.pl. Szacunek, do zobaczenia. Moi drodzy słuchacze, to jest oczywiście temat, który zdecydowanie warto pozostawić dorosłym. Mhm. Jednakże, tak jak obiecałem... Nie róbcie tego na własną rękę. ...również dziś coś przygotowałem. Mhm. Spisałem kilka porad dla młodego łowcy kryptydy. Ale czym są kryptydy? Na pewno przydadzą wam się podczas własnego śledztwa. Latarkę mam w ręku. Przeprowadzić możecie na własnym podwórku. Oto one, pokazuj. Po pierwsze, zaopatrzcie się w dziennik, w którym okay. będziecie prowadzić swoje zapiski. Czyli podobnie jak ze snami. Szukanie kryptydy to tylko połowa pracy kryptozoologa. Kryptozoolog? Przed wyruszeniem w teren warto wiedzieć, czego w ogóle szukamy. W dzienniku zapisujcie więc konkretne zadania, takie jak odwiedzenie konkretnego miejsca, które warto zbadać. Jeśli chodzi o pomysły na zadania, okay. dobrym źródłem może być na przykład nasza audycja. No ta, mam iść z radiem pod pachą, z boomboxem. Forum internetowe. www.bożygród.fm. Druga zasada, trzymajcie się ścieżek. Okej. Okay. Szukanie krypty to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, szczególnie po północy. Jednak...
Pamiętajmy o zdrowym losie. W ogóle szukajmy na cmentarzu, bez kitu. Zabrając się od domu, warto mieć ze sobą mapę okolicy. Mapa okolicy. Zaznaczycie znane wam ścieżki. Okej. Okay. Pomocne mogą być również punkty orientacyjne. W ten sposób, tak długo jak zostaniecie na ścieżkach, zawsze wrócicie do domu. Czyli zostawiać cukierki. Przecież jak ich nikt nie pozbiera, to... Powinna wam zawsze towarzyszyć osoba dorosła. A, jak coś nas zje, to w dwie osoby. Jest najważniejsze. Co ma do tego osoba dorosła? Zjawisk paranormalnych. Mhm. Musi pamiętać, że jego hobby towarzyszy wiele niebezpieczeństw. Zgadza się, trzeba uważać. Eksplorując opuszczony budynek, łatwo skręcić sobie kostkę. A nasze lasy nie są zbyt bezpieczne. Pełne są pokrzyw i koczastych. Na pokrzywach można zarobić, to są lata 2000. W towarzystwie osoby dorosłej zawsze będziecie bezpieczni. Czyli się pokujecie razem, powiedzmy. No. Poradnik znajdziecie również w wersji tekstowej. Na naszym forum. Wow. Ale się zaczyna. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk. To była. A to była Krypta FM. Ale fajne. Tej samej porze. Udanych łowów. Udanych łowów. Początek odrobinę długi. Zwłoki kozy u sąsiada. A, zapisuj to. Dobra, czyli na P mamy, można powiedzieć, poradnik, dziennik. Ok, tutaj przełączamy sobie rzeczy i można dodatkowo robić jakieś zdjęcia. Mega creepy sprawa. Ale dobrze, no jesteśmy w naszym, można powiedzieć, nawet nie PRL-owskim pokoju, chociaż ta boazeria na tych ścianach to jest coś niesamowitego. Zastanawiam się jeszcze tylko jedna rzecz. W jaki sposób ja mogę wyłączyć światło. A, na M mamy mapę. Okej, mamy cmentarz sołtysa. Jest nasz dom, są znaki zapytania, jest jakaś stacja. Jest jakiś bunkier również. Okej, możemy użyć komputera. Barry the Beaver, runda druga, czyli Barry ten, konduktor. Tilda's Inferno, Tarn of Souls. Nie mam pojęcia, co to za easter egg, nie grałem w nie. Mamy 21:10, czyli... Z dźwiękiem nie możemy się pobawić, okej, okay, ale wejść do pulpitu również nie. Możemy wejść w zdjęcia, a w zdjęciach jakby pusty folder na pulpicie, to taka normalka. Włóż płytę, o kurcze, czy my możemy znaleźć płytę Barry the Beaver? Przydałoby się, konduktor, też nie mamy płyty do stacji dysków F. Tilda's Inferno, czyli do Tarnów, do tego też nie możemy załączyć, ale Internet Adventure. O, witamy na stronie audycji, zapraszamy do dyskusji na forum. O, jest forum, a czekaj, moja galeria. Fotolover 14, tak się prawdopodobnie nazywamy. I na przykład zrobimy sobie, chcę wierzyć, bang. Już mamy jedno zdjęcie zrobione. I teraz sprawdźmy, czy mamy dostęp do tego w naszym, moja galeria. Tego dalej tu nie ma, a powinno być zdjęcie. Nie wiem, może trzeba podłączyć na jakiś cinch do komputera i przesłać to zdjęcie. No ale dobra, przejdźmy na forum. Jesteśmy na dziwnej obserwacji w Gozdarach. Powoli, światła nad Bożygrodem. Chciałbym przedstawić wam pewną historię. Okej, okay, która wydarzyła się naprawdę. No więc wczoraj wieczorem wpadł do mnie kumpel, żeby ogarnąć mecz MKS Miłobędzin, Sierpczyna, Lipnowo, 2-5. O, to przegrali. No i się zaczęło. Kumpel mówi, żeby spojrzeć przez okno. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają reflektory samochodu. Podłużne światła, takie same zaczęły krążyć nad lasem pod Bożygrodem. I zapewniam, że nie były to światła samolotu. Dlaczego? Obiektywów było mnóstwo w jednym miejscu. Dwa znikały się i pojawiały, kontynuując kolisty ruch nad lasem. Ten nie wierzy... Ten wierzy, mówi, że dziwna sprawa. A co jeśli przylecieli po mnie, albo jakieś służby mnie szukały, bo wiedzą, że jestem wilkołakiem? Ty masz jakichś kolegów, bo ktoś się uwierzy. Ta jest znachorką, tutaj lokalną, z Bożego Grodu, ma tylko jeden post. Hoklik 321, moi koledzy z piekła cię szukali w lesie, ale zorientowali się, że cię tam nie znajdą. Jednak są już na twoim tropie. Mega creepy. To takie okultystyczne jakby. Okej. Okay. Dziwne zachowanie konsoli do gier. Moja konsola zaczęła się dziwnie zachowywać i mam wrażenie, że jakiś demon mógł ją opętać. Myślicie, że może ktoś... Może rząd ma możliwość dostępu do urządzeń, które mamy w domach. W tamtych czasach to zdecydowanie nie. Nie było żadnych Pegasusów. Na Pegasusie to sobie mogłeś pograć. Co najwyżej. Na padzie albo postrzelać w kaczki z pistoletu. Bo ostatnio widziałem taki artykuł, że zakładane są podsłuchy w komputerach, żeby mogli nas inwigilować. Więc może wkładają je też do konsol. Nie ma na to szans. Straszne, jeśli to prawda. Teraz zacząłem się obawiać, że może i mój sprzęt może być opętany przez podsłuchy. Muszę to zbadać, bo przeraża mnie ta myśl. Ta, chyba ciebie opętało, a nie konsole. Takie bzdury wypisujesz. Hochlik, przypominam o tym, że obrażanie użytkowników forum jest zakazane. Ale vibe lat 2000. Tak wyglądały kiedyś fora. Bez kitu. Interfejs też się dużo nie różnił. Było bardzo podobnie. Tak naprawdę to ja opętałem twoją konsolę. Jedyne, co zdaje ci zrobić w tej sytuacji, to poświęcić ją ofierze dla mnie. Powinieneś wysłać ją na moją skrytkę pocztową w Bożygrodzie. Numer skrytki 666.
Porąbane. Jak się przemienić wy? O nie, czy tu tematy wilkołaków? Zatem jeśli oczekujecie, że znajdziecie na tym forum odpowiedzi na pytanie takie, jak jest w tytule, to od dnia dzisiejszego czeka was rozczarowanie, ponieważ od teraz zakazane jest publikowanie postów z pytaniami, jak się przemienić w wampira, wilkołaka, syrenę, czy co tam sobie jeszcze wymyślicie? O, przeczytałem to bardzo szybko, a to był trudny wyraz. Są to istoty zupełnie zmyślone, które nie występują w realnym świecie. I choćbyście posiadali całą wiedzę z wszystkich dziedzin naukowych, to nie jesteście w stanie zmienić się w żadne z tych stworzeń. Ja umiem, ale nie pokażę. Zamykam wątek i możliwość postowania odpowiedzi do tematu. Czyli wilkołaki dla nich na Wkrypcie FM nie istnieją. Fuck. Czyli answers and questions. No. Jeśli mieszkacie w Gozdarach, bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Okej. I to jest właściwie tyle, co znajdziemy na chwilę obecną na forum Krypty FM. Możemy z tego już wyjść. Mamy jedno zdjęcie, które zrobiliśmy wcześniej. Można je zaplaudować? Na tym zdjęciu nie ma nic, co przydałoby się na forum. Czyli teraz wszystkie zdjęcia, które wykonamy, ale fajne. To jest tyle, co możemy zrobić na komputerze. Zapal światło. Chcę to przełączyć. Niesamowite. Zobaczcie, jak tutaj wszystko w ogóle wygląda. To jest niesamowite. Obcy zaczęli inwazję na Polskę. Ale dymy. Boengo i psi testują dinozaury. Co jest grane? Czy tutaj mamy na niebieskim tle harcika? Niesamowite. Tutaj pocztówka z Mielna, kuźwa, jeszcze wtedy tam nie było plaży, tylko rosła gęsta trawa. Tutaj ryba w blenderze. Nie wiem, to jakiś studencki obiad, ciężko powiedzieć. Chcę wierzyć. Okej. Okay. I tutaj mamy Feosze. Ferrero Rocher jakieś. Idź spać. Mogę się jakby położyć? Na Q włączamy i wyłączamy latarkę. Dobra, mogę się położyć. Zanim pójdę spać, muszę wrzucić zdjęcia na forum. Okej, radia dalej nie możemy zapalać. No te meble, to jest najbardziej klimatyczna polska gra i polski pokój z Boazerem i innymi rzeczami. W jaką grałem? Coś niesamowitego. Można zamknąć te drzwi? Nie można. Tutaj wejście do łazienki? Można czy nie można? Mogę zrobić zdjęcie łazience? Pewnie nie. Dyplom za wyróżnienie w konkursie z obiektywem przez świat. Fajne. Krypta FM, twórcy pod zlewem. Mam do was jeszcze taką ciekawostkę, jeżeli to oglądacie, a bardzo fajnie by było, jakbyście to obejrzeli. Ja kiedyś tworzyłem filmy krótkometrażowe. Studio się nazywało Flash Studio i wpiszcie sobie Abandoned Area, czyli opuszczona area. To jest mój film krótkometrażowy, który też polegał na konkursie fotograficznym. Został nagrany z 10-11 lat temu. Na F prawdopodobnie możemy otwierać lub zamykać drzwi prawdopodobnie. Te wszystkie drzwi, no nie wiem, tu już babcia, wyobrażam sobie, siedzi na fotelu i zajada jakieś, nie wiem, Malaga tiki-taki i kasztanki. Tutaj mamy pokój ojca, który też już śpi. Tutaj mamy kuchnię z tymi takimi meblami kuchennymi PRL-owskimi. Niesamowite. Dobra, ty, no muszę chyba... F. Otwórz drzwi. Jesteśmy w Gozdarach, ale dym. Masz coś w swojej stodole? Nie masz. Okej, okay. Ale fajnie to wygląda. Jezu, to ma taką grafikę z PlayStation 1, ale jednak klimat... Wiecie, ile w ogóle... Ja jestem już stary. Ile kosztowało zrobienie takiego ogrodzenia nawet w tamtych czasach? Siatka, która też nie była dostępna w latach 2000 na taką dużą skalę. Mamy tutaj też firankę, którą... No przepiękne, to są takie firany, które można było kupować na targach. Okej, okay, mogę... O, to jest mój pokój. I też ta firanka, tylko z racji tego, że wszystko się świeci u mnie w pokoju, to nie widać tego zbyt dobrze. Mogę wejść do sąsiada płotem. No nie wiem, czy... Nie wiem, czy sąsiad będzie zadowolony. Mamy Fiata 126P. 125P. Poloneza po prostu. Z rejestracją jakąś, której nie do końca widać. I mamy... Motyle. Ja może zrobię zdjęcie... temu. To zdjęcie się na pewno przyda. Zwłoki kozy u sąsiada. Przekreślone, więc tyle wiedzieliśmy. Dobra, do wychodka wejść nie możemy. Dźwięki są jakby mega dziwne, które dobiegają. Nie do końca wiem skąd. Chyba z domu. Może jest sobota i trwa jakaś impreza u sąsiadów. A jak dobrze wiemy, jest syto zakrapiane alkoholem. O, czwarty koncert zespołów kameralnych szkół muzycznych. 2.5.1999 rok prawdopodobnie? Albo 199 rok? Kuźwa, przed naszą erą już mieli skrzypce? Dobra, zwłoki kozy u sąsiada faktycznie leżą, nikt ich nie posprzątał. To porąbane, wejść tutaj nie możemy. No i pozostaje nam chyba tylko i wyłącznie wydostać się na ulicę, czyli zwłoki są... A jakbym teraz to zdjęcie chciał jakby opublikować do internetu, czy ja mogę w ogóle stąd wyjść już? Czy jeszcze furtka nie została otwarta? Czyli teraz naszym zadaniem jest opublikowanie... Zamknij drzwi, oczywiście, że tak, wyłącz latarkę. Właśnie
kompa, bo teraz chyba możemy użyć komputera. Zdjęcie mamy drugie, można je zaploadować. Wysyłanie zdjęcia zakończone sukcesem. Kuźwa, jaki internet! To się nie opierało na kablach z Nostrady? Godzina się nie zmienia, to bym jeszcze poprawił w tej grze. W sensie tu światłowodów nie było, to są lata 2000. Więc te, kuźwa, kable z Nostrady, nikt ich nie pogryzł, Boxdel ich nie gryzł. Teraz to zdjęcie. Witam. Nawiązując do audycji, oto zdjęcie martwej kozy znalezionej we wsi Gozdary. Niesamowite. I wydaje mi się, że to chyba tyle. I już możemy spokojnie stąd wyjść. Z tego domu. Bardzo fajnie by było zresztą. A, bo miałem zaplodować zdjęcie i pójść spać chyba. O tak, czyli udajemy się w głęboki sen. Następnie dzień drugi. Czy był dzień pierwszy na samym początku? Chyba tak. Nie, znowu budzę się w nocy? No pewnie, że tak. Muszę sprawdzić, czy ktoś skomentował moje posty na forum. Fajne audio, takie delikatne. Czy rozpocznie się kolejna audycja? Nie, raczej grają taką muzę z lat 1999, ale jest syk klimat, to mi się podoba. Internet Adventure, o, ktoś komentował, tego się nie spodziewałem. 10 minut po 21. To może oznaczać tylko jedno, zaraz. Wysłuchacie audycji Krypta FM. Na razie słuchamy audycji. Radio Bożygród, Krypta FM. Być waszym przewodnikiem po tym. Co nieznane. Okej. Okay. Dziś przyjmować będziemy telefony od naszych słuchaczy. Kuźwa, mam telefon? Najpierw coś, na co na pewno wielu z was czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje. Jest koza. Nowe informacje. Zdjęcie kozy. Ataku na zwierzęta gospodarcze w Gozdarach. Jak nasz użytkownik się nazywa? Na naszym forum opublikowane zostały wczoraj zdjęcia. Fotolover 14. Kozy, która padła ofiarą tajemniczego łowcy. Zdjęcia przekazałem znajomemu weterynarzowi. Okej. Okay. W ciągu kilku dni udzieli nam swojej ekspertyzy. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo użytkownikowi Fotolover 4. To ja. Pomoc. 14. 14, chamie. Nasza linia jest otwarta. Zapraszamy? Zapraszam więc do... Telefon. Oho. Pierwszy telefon. O. Halo? Z kim mam przyjemność? Wiktoria. Wiktoria, cześć! Witam cię, Wiktorio. Dzień dobry. Czym dzisiaj do nas dzwonisz? Okej. Okay. Mam info. O! Pani Wiktorio? Wiktoria coś wie, ale się rozłączyła. Ja, bo wykładam jeszcze. Co wykładasz? Na studiach? O co chodzi? A, jakieś papiery. Wisielec. Ona w Łodzi. Ta istota z Gozdar. Tylko co ją tu przywiodło? Ej, to ma fabułę jak na Netflixa. Wykłada tarota? Tarota? Nic panu nie umknie, panie Łukaszu. Panie Łukaszu, tarociarzu, stary, dobrze. Wieża. Czyli co, jakiś wysoki budynek? Luna wygra Eurowizję. Może wieża radiowa. Dlaczego? Bo panie tarot Łukaszu, daje wieżę. Karty nie zawsze mówią do nas wprost. Mhm. Może nie wygra, ale będzie wysoko, jak są fani Eurowizji tutaj. W Gozdarach jest miejsce mocy, gdzie to, co ziemskie, miejsce łączy mocy się z tym, co poza naszym postrzeganiem. Okej. Okay. To są zazwyczaj miejsca naturalne. Okej, okay, czyli gdzieś w lesie prawdopodobnie. No, monumenty przyrody. Przedwieczne dominanty. Mm-hmm. Ludzie do nich lgną. Oznaczają je. Na czerwono drzewa normalnie, mazakiem. Potrzebny jest jeszcze kierunek. Kierunek, las. Rydwan. Czyli podróż? Dobrze pamiętam? Czyli trzeba pojechać konno. Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. Nieprawda. Czyli miejsce to znajduje jakich torów? Się... Niedaleko torów? Skąd wziąłeś tory? O, halo? Faktycznie. Niedaleko torów. No nic, dziękujemy Wiktorio. Bo Rydwan zastrzyk w naturze. Energii. Ciekawe, ciekawe. Zobaczmy. Znowu pani Wiktoria? Halo, halo, witamy na antenie. Z kim mam przyjemność? Halo? Witam, Arkadiusz Chocholak z tej strony, z Bożygrodu. Witamy panie Arku. Panie Łukaszu, chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania całej redakcji Radia Bożyn, bo umilacie mi bardzo wieczory. Ja zawsze chciałem zadzwonić i wam to powiedzieć i cieszę się, że dzisiaj mam okazję. Dowiesz się w swoim czasie, usłyszeć, ale vibe, magnatów i czarodziei. Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym pan mówił. O, to ja. Ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gozdarach miał miejsce... Ale nie za darmo! ...w 1863 roku. I proboszcz, jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik żyli. Okej.
Ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. O. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Czy panu mógłby taką prośbę temu fotografowi... Dobra, dobra. Kasztaniak. Tak, dawaj. Panie Arku, nasz fotograf jest użytkownikiem naszego forum. Ale słucham audycji, no. Ja bezpośrednio nie mam z nim kontaktu. Ale może pan napisać do niego... Albo słyszę audycję, no wiesz o co chodzi. ...wątku na naszym forum. No właśnie, ja nie wiem... To nic dziwnego. Osoby starsze nie miały wtedy pojęcia, jak działa komputer. Czy ma pan komputer? Nie. No syn zostawił po sobie, ale ja nie używałem... On brzmi jak... On brzmi jak Raubu, nie? Trener Raubu. Nie wiem. To jest trener Raubo. On ma wąsa na pewno, ten gościu. To ja mam propozycję. Panie Arku. Czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? I chętnie panu pomogę. Okej. Okay. Nie chcę kłopotu robić, ale ja zadzwonię. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. Tak. To my się później dzwonimy. Albo go spławił, albo faktycznie chce z nim pogadać. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I dziękuję jeszcze raz za miłe słowa dla naszej redakcji. Okej. Okay. Dobrze. Mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. To Wiktoria Weronika, jeszcze raz. Z kim mam przyjemność? Hunter 95. Karolek 95, kurde. Okej. Z czym do nas dzwonisz? Jaki to byłby easter egg, umieszczenie jakiegoś youtubera? Tym nad lasem. Ty nie powiem, ale nie wiem, czy jesteście gotowi naprawdę. Chodzi o Gozdary? Tak, tym nad lasem. Jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście, jeśli naszemu tajemniczemu fotografowi starczy odwagi. Rozumiem. Hunter 95, czy jest tam może z tobą osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? Tak, ten pan, co przed chwilą dzwonił do radia. Radio, przepraszam. A, rozłączył się. No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. No, cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak wiele osób. Czyli jest trochę zdjęć do sfotografowania. To tyle na dziś. Dziękuję wam serdecznie. Krótka transmisja, ale jakże ważna. Przypominam o forum naszej audycji, gdzie znajdziecie więcej informacji. Ja tam zajrzę zaraz. Śledztwa w Gozdarach. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk. A to była audycja Krypta FM. Dzwoni jednak do tego starszego pana. Pan Arek. Mam telefon do wykonania. No i dobra. Tymczasem udanych łowów. Hunter 95. Pomnik na cmentarzu, dodatkowo. Dziwne coś niedaleko torów i las. Źródło dymu nad lasem. Nie pisz do mnie teraz, ja nie mam czasu. Ja gram w Krypta FM. Dobra, czy jeszcze użytkownik forum odezwał się do mnie? Mam nadzieję. O, miejsce mocy. Zacząłem przeglądać blogi, co tam piszą o tych Gozdarach i pomyślałem, że to dziwne stworzenie, które się tu pojawiło, to jakaś demoniczna istota. Nic innego jak jakaś emanacja. Uzewnętrznienie się demonicznych mocy w postaci tego stwora. Taka zdjawa może być jakiś fantom, ale w fizycznej formie. Bo jakoś jednak musiał te zwierzęta dopaść. Tak czy inaczej chcę się zgłębić bardziej w temat i słyszałem, że jest miejsce mocy, w którym mogą się schodzić linie energetyczne i wydaje mi się, że może mieć z tą całą sytuacją coś spójnego. Było napisane, że mają się one schodzić gdzieś w lesie, na Wielkiej Polanie, niedaleko Gozdar. Pójdziemy tam na pewno. I powiem wam, że takie miejsca przecięcia się energetyczne to jest 100% potwierdzone info, ponieważ mam sąsiada, który przez sypialnię strasznie się nie wysypał w miejscu, gdzie miał łóżko. Wystarczyło, żeby przeniósł łóżko w inne miejsce swojej sypialni, bo w miejscu, gdzie było łóżko, to we wcześniejszym miejscu, przecinały się linie wodne i bolały go plecy, nie wysypiał się, miał problemy właśnie ze snem. No porąbane akcje, ale jednak prawda. Samochody przez H. Widzieliście rankingi samochodów w tym roku? Co? Nawet i... Co? Jak zacząć starotem? O Jezu, to jest skomplikowane. I to jest ta Wikusia z Gozdar. Okej, czyli ona opisuje tutaj, jak zaczynać starotem, co oznacza karta wieża, co oznacza karta rydwana, jak to interpretować i tak dalej. I pomnik powstańczy. Jest Arkadiusz Chocholak. Siemano. Dzień dobry, pan Łukasz pomógł założyć mi konto na forum. Od razu po wykonaniu telefonu. Chupacabra pasuje idealnie. Poluje w nocy, atakuje zwierzęta w gospodarstwach, wysysa kozy. Mi to przypomina, jak na Pomorzu coś podobnego grasowało, polowało na zwierzęta rolne.
Pamiętam kilka lat temu w gazetach. Mam nawet gdzieś jeszcze numery, wrzucę, edit. Mam na podpałkę, mama na podpałkę użyła, przepraszam. Czyli nie dostaniemy już tej gazety, bo mama ją zniszczyła. O, wikusia ta od tarota. Nie podoba mi się energia idąca od tego zdjęcia. Tutaj dzieje się coś więcej niż gołym okiem widać. Uważaj na siebie, jeśli jest to ścieżka, którą chcesz dalej podążać. Jeśli fotolover 14 ma odwagę, to niech idzie zobaczyć skąd ten dym. No i dobra, przestudiowane mamy całe forum. Wszystko tutaj zostało już sprawdzone. No i to by było na tyle. Więc prawdopodobnie teraz możemy po prostu wyjść już z domu. W ten oto sposób. Furtka zostaje otwarta. No i teraz musimy sprawdzić mapę. Od domu jak pójdziemy w prawo... Kurczę, no będzie trochę zwiedzania. O! Jest miejscowość Gozdary. Niesamowite. Tutaj, o, kończy się droga. Tylko dotąd wylali im asfalt. Ale zarąbiste motywy tutaj są. Coś nieprawdopodobnego. Niesamowity klimat, naprawdę niesamowity klimat lat, no 2000, tego się nie da inaczej określić. Musimy troszeczkę pobłądzić po mapie. O, tutaj jest prawdopodobnie może ta linia wysokiego napięcia, albo mamy jakiś pomnik. Całkiem ciekawe, to jest chyba ten taki maryjny pomnik zwykły, ale cyknijmy zdjęcie, dlaczego też nie, niech to będzie cyknięte. Okej, okay. O, tu jest ta skrzynka z prądem prawdopodobnie. Okej, okay. Nie wiem, czy też dodatkowo mam zrobić jakieś zdjęcie, po prostu sobie cykniemy to zdjęcie, może tutaj będzie coś faktycznie fajnego, jak nie teraz, to później jak sprawdzimy to na komputerze. O, mamy źródło dymu nad lasem, więc chyba pójście w to miejsce było dobrym rozwiązaniem, a tam widzimy chyba w oddali domy. Okej, okay, czyli mamy ognisko. No lajtowo. Oczywiście cyknę to zdjęcie, udowadniając przy okazji użytkownikom forum, że ja tutaj byłem. Bardzo spoko opcją jest to, że doda... O, pole pszenicy, rewelacja, dzieci kukurydzy, mój ulubiony horror, nawet tu nie wbiegam. Bardzo fajną opcją jest to, że my możemy sobie eksplorować ten świat. To nie jest tak jakby na 100% statyczne, że tu idziesz w jedno miejsce i a, nigdzie dalej nic nie możesz zrobić. Dobra, wracamy do domów w Gozdarach i odbijemy w totalnie inną stronę. O, mamy maluszka, jaki piękny, RR 7060, fajnie, tylko gdzie jest nasz dom? O, przystanek. Wisła Boży Gród Pany. O, ale dymy, ty. Ale, a, tu jest mój dom. A, i ja wszedłem z tamtej strony. A, no oczywiście, że tak. Dobra. I ja wcześniej poszedłem w prawo. No to teraz chcąc, nie chcąc, źródło dymu mamy, można powiedzieć, mamy w ogóle je zbadane? Źródło dymu nad lasem. No przecież tam byłem. No ale dobra, no to... To najpierw Wisła Pany, czyli idziemy zobaczyć pomnik na cmentarzu. I to znajduje się idąc w lewo. Potem odbić do sołtysa, a potem na cmentarz. Damy radę. O, tu się odbija do sołtysa. Teraz będzie jakby pierwsza w lewo, nie? Pierwsza w lewo. I tu będziemy szli na cmentarz. Of course. Ta mapa jest dość duża. Nie powiem, że nie. I teraz już idąc tą drogą, znajdziemy się na cmentarzu. Jest płot. O, tak wygląda cmentarz w miejscowości Gozdary. No i dobra, tylko teraz pytanie. Który to pomnik? Chyba ten. Uuu! Jak wykonać to zdjęcie? Okej, okay, pomnik na cmentarzu. Tu już zdjęcie zrobione. Widzę w oddali miejscowość. To jest porąbane. Mam nadzieję, że na tym cmentarzu nic więcej nie ma. Ale oczywiście sobie go zeksploruję. Bo jak... No, fajna kaplica. Taka 2D, bym powiedział. Wejść do niej nie można. Jak tu się odbywają mszy, w ogóle zobaczcie jakie... Tu musiało mieszkać faktycznie trochę ludzi na tym cmentarzu w Gozdarach. Bo jest ogromny. Jest jeden z większych cmentarzów, jakie widziałem. Przecież to się w pale nie mieści, ty. Krypta FM. Miejscowość Gozdary ma 72 mieszkańców. Reszta wyjechała do pracy do Irlandii. A tutaj jest 900 pomników. Porąbane, porąbane. Dobra, teraz plan jest taki, żeby wyjść z cmentarza i iść normalnie na tory. Musimy iść na tory. O, do zobaczenia za 6 godzin, bo miejscowość Gozdary to jest jedna z większych wsi w Polsce, w której chyba na noc zwijają asfalt, bo tam widzieliśmy, że do pewnego miejsca faktycznie jest asfalt i chyba sołtys zadbał o to, żeby było git, ale nie w 100%, nie? Ale jeszcze zanim odbijemy na tory, to chcę odbić do domu sołtysa. Są żywopłoty, także prawdopodobnie jego dom
No jest tutaj. Wejść tu prawdopodobnie nie będziemy mogli, ale widzimy, że... Nie, no dobrze mu się żyje. No tuje rosną przy płocie, jego domu nie widać, no ale bogaty skurczybyk. No sołtys jak sołtys. Pewnie idąc stereotypowym tropem, jak to na wioskach, stary alkoholik, no ale odmalował świetlicę i no i ma propsy u wszystkich, nie? Dobra, w niedalekiej odległości od nas już pojawia się tam jakieś światello, światełko i prawda... O nie, ja nie mogę... Otwórz bramę, nie mam kodu do kłódki. Co ty gadasz w ogóle? To przejdź przez furtkę. Co ty gadasz? Normalnie musi być dziura w płocie. O nie, skąd ja ci kuźwa wezmę kod do furtki? O, słyszę jakieś dźwięki tutaj. Po prostu pójdę za To jest jakieś drzewo. Normalnie idę za dźwiękiem. Penetruję sobie pobliskie gozdarskie lasy. Jak zwał, tak zwał. A co to kurczaki pieczone jest? To jest jakieś pieprzone drzewo. Była mowa o jakimś wisielcu. Co? O! Chyba mamy odrobinę fajnego zdjęcia na forum. Chyba. Nie jestem pewien, czy... Bang! Okej! I koniec muzy. I zostaje nam źródło dymu nad lasem. To teraz... O Jezu, to jest 6 lat świetlnych dalej. Ale już tam byłem, robiłem zdjęcia. Porąbane. Wydaje mi się, że po prostu powinienem to robić z bliższa, nie? Czyli na tej zasadzie. O, i teraz to zostało wykreślone. A dlaczego pomnik na cmentarzu jest skreślony tylko w kawałku? Co jest? Ty, no i moja chata powinna być gdzieś tutaj. No bez kit. Ile ja mam biec, kuźwa? To moja furtka. Dobrze, mogę to zamknąć za sobą? Pewnie nie. Ale kontent na... O, zamknij drzwi. Pamiętaj, właśnie o to chodzi, żeby zamykać za sobą drzwi. Bo może być strasznie. Mamy tych zdjęć 7. Nie tędy, tutaj. Wchodzimy na ten, robimy upload. I teraz tak, koza była. To chyba nie ma znaczenia, nie ma nic, co by się przydało na forum. Tego tutaj też raczej nic się nie przyda na forum. Ale, a to ognisko? No, to jest za daleko, nikt by nie uwierzył, że to jest akurat ten ogień. To też się nie przyda. Tutaj mamy pomnik, wysyłanie zdjęcia zakończone sukcesem, czyli dla pana tego... Arkadiusz on się chyba nazywał. To jest porąbane. Wysyłanie zdjęcia zakończone sukcesem. Czyli gwiazda, można powiedzieć, Dawida na drzewie, satanistyczna. I ognisko, wysyłanie zdjęcia zakończone sukcesem. Chcę wierzyć, tego nie musimy. No i dobra, no i zobaczmy, jak tam ludzie na forum. Jest tutaj coś, wrzucam zdjęcie pomnika, o które prosił pan Arek. Tutaj Wikusia, udało mi się znaleźć to miejsce mocy, o którym mówiłaś, okazało się ono ogromnym drzewem w środku polany w lesie. Oczywiście wstawiam jego zdjęcie. Udało mi się znaleźć coś takiego w lesie, jak widać na zdjęciach. Proszę bardzo. I to jest chyba na teraz tyle. Na forum nic się nie dzieje. Możemy wyłączyć już komputer. No i chyba pójść spać. To tyle informacji na dzisiaj. Będzie dzień trzeci w Krypta FM. Zobaczymy, co powiedzą. Dzień trzy. Nie wiem, ile jest dni, nie mam pojęcia, może to trwa cały tydzień, a może trwa tylko do niedzieli, a zaczęliśmy w piątek i to jest ostatni dzień. Powiedzmy, halo! Pewnie będą informacje, ale najpierw zacznijmy dzień od transmisji. No chyba nie muszę mówić, że czekam na pana Łukasza. 10 minut po 21. Okej. Czy dlatego taka godzina na komputerze? 10 po 21. Faktycznie. Tylko ta godzina powinna rosnąć wprost proporcjonalnie, wiadomo, do tego, co się dzieje. Okej, opowiadaj, co dzisiaj. Moi drodzy, chciałbym zacząć od podziękowania naszej wspaniałej społeczności. Dla całej grupy na forum. Za ogromne zaangażowanie w sprawie gozdarskiej kryptydy. Mhm. Czy to fake, czy nie fake, nie wiadomo. Aktywności na naszym forum internetowym. Nasze śledztwo. Może po prostu jakiś porąbany sąsiad zażyna kozy, no wiecie, o co chodzi, nie? Na ekspertyzę od lekarza weterynarii, dotyczącą zdjęcia zagryzionej kozy. Natomiast nie przeszkodziło to wam w eksploracji kilku ciekawych tematów. Opowiadaj, co znaleźliśmy, bo to ja w sumie znalazłem. Opublikowane zostało między innymi zdjęcie pomnika upamiętniającego bitwę 800, powstańczą, któryś tam, 1800. Miała w lesie w Gozdarach. Dobra. O zdjęcie prosił pan Arkadiusz, który jest zadowolony, mam nadzieję. Zajmuje się dokumentacją miejsc pamięci. Okej, z Bożygrodu. Że jest bardzo wdzięczny za pomoc. Nie ma problemu, panie Arkadiuszu. Tę wdzięczność najlepiej obrazuje to, że zrobił to... Taki plot twist. Najlepiej obrazuje to, że wsadzi sobie to w dupę. Wiecie, o co chodzi? Taki plot twist. Tak, okej. Okay. Pozdrawiamy, panie Arku. Pozdrawiamy, panie Arku. No i dobra. Jednym z dziwniejszych wątków, którego, szczerze przyznam, w kontynuacji się nie spodziewałem,
jest rzekome miejscem mocy. No istnieje, muzyka z niego grała, no. Sugerowała w poprzedniej audycji nasza słuchaczka, Wiktor. Tam chyba było podpięte ten, do płyt, nie? Gramofon. Zdołał je odnaleźć, ale też wykonał jego zdjęcie. A nikt nie wie, kim ja jestem w tej wiosce, po prostu Fotolover 14. Ma być na nim stare drzewo, na którym widnieją malunki pentagramów. To taka bardziej Gwiazda Dawida, nie pentagram, no ale dobra. Może to oznaczać aktywność satanistyczną, która swoje epicentrum ma mieć w głębi gozdarskiego lasu. Więcej informacji na naszym forum. Więcej informacji na Może jakiś telefon? Czy to koniec? A, tak. Co do forum. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Nie spamujcie i dbajcie o ortografię. Korzystając z forum dyskusyjnego, tak myślałem. Przestrzegać zasad netykiety. Tak myślałem. Pamiętajmy, że za monitorem znajduje się drugi człowiek. Nie zawsze w tych czasach, ale to mamy rok 2000. To tyle na dziś. Wszystkie wyżej wymienione wątki znajdziecie na naszym forum. Ja nazywam się Łukasz. Siemano. Dobra. Przepiękny Dziękuję jest ten pokój. Za wasze zaangażowanie. Ten dom cały zresztą. Łukasz Martyniuk. Cześć, siemano. Była Krypta FM. Do usłyszenia. Dobra. Co my tu mamy? Dziękuję bardzo za zdjęcie. Bardzo ładnie wykonane fotografie. Arkadiusz Chocholak, proszę bardzo. Bardzo nie... Co? Co? Co tu zapisujesz? Coś na stacji kolejowej? Uszkodzone auto sołtysa. O! Coś w środku bunkra! O! Będzie zabawa! Będzie zabawa! Mrozi krew w żyłach, ale coś na torach. Ja muszę zdobyć kod, nie? Wikusia, udało mi się znaleźć to miejsce. Nawet przez ekran czuję płynącą od niego aurę. Koniecznie muszę się tam wybrać kiedyś. Wikusia, uważaj na siebie. Śmieszni jesteście, strachajła. Jeszcze was nikt duch nie dopadnął z tego drzewa. Pewnie jakieś dzieci sobie tam poszły bawić się w rytuały. Hunter 95, nie mów o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Możesz skończyć jako ofiara w kolejnym rytuale. Pies, bies oburzający. Dostajesz upomnienie za wstawianie gruźb. Bardzo niedobrze. I mamy jeszcze zdjęcie tu. Udało mi się znaleźć coś na ten. Co, pewnie obsikane majty ze strachu były. Haha, Hunter, przypominam etykiecie i ortografii tego. A na forum mamy jakieś... O, 3 wiadomości dostałem. Kod do kłódki. 7204. Panie Arkadiuszu, jest pan niezastąpionym Arkadiuszem Bożej Grodu. Dziękuję. Jak? 7204, żebym nie musiał wracać 6 razy. Ty masz tyle odwagi, chodzisz robić te zdjęcia, to mam dla ciebie zadanie. Wiem, że pod domem sołtysa stoi samochód z wgnieceniem z przodu, z dziwnymi śladami. Jeśli masz tam odwagę, to mogę otworzyć bramę, więc możesz pójść i zrobić sobie zdjęcie. Mam swoje sposoby na załatwienie sprawy z bramą. Hunter 95. Może to jest syn sołtysa. On miał dość młody głos, prawda, jak dzwonił do audycji. Mam takie przeczucie, że wybierzesz się zrobić zdjęcia tego bunkra, o którym stawiłem post, więc mam dla ciebie wskazówkę, jak go znaleźć. Potem już tam byłem, także sobie poradzę. Transformator, ty jesteś transformator, mam mapę swoją drogą. No to dobra, robi się coraz ciekawiej. No i czas na stacja kolejowa, uszkodzona auto sołtysa, coś w środku bunkra. Po kolei. Najpierw stacja kolejowa, ale chociaż bliżej. Posty na forum? Przecież wszystko zostało sprawdzone. Mordo, co ty gadasz w ogóle? Wszystko? A, bo posty. Ja sprawdzałem wiadomości. Okej. Okay. Stacja kolejowa. Dobra, 7204. To już wiemy, rozbity samochód. Tutaj próbują nam prawdopodobnie zająć trochę czasu, jeśli chodzi o Huntera, żeby po prostu zająć się rzeczami, które nie są jakieś mega potrzebne. Okropne wydarzenia się działy na tym drzewie, prawdopodobnie związane z wojną, okej. Okay. Moja kolekcja modeli czołgów. O nie, paniarku. Dawaj zdjęcia, Arek, wtedy pooglądamy czołgi. A teraz zapraszam was na reklamę World of... No nie, nie będę reklamował, bo nikt mi za to nie zapłaci. I teraz pierwsze co, się udajemy prawdopodobnie do domu z sołtysa, bo jest najbliżej, nie? I tam powinien znajdować się ten wgnieciony samochód. Ale to jest dobra gra! Ale to jest dobra gra. Jest naprawdę niesamowita, jest niesamowity klimat polskiej wsi. No i w ogóle co? Polska FM, tak bym to nazwał. Mam nadzieję, że... No jest otwarta. No i zrób zdjęcie. Okej, okay, mamy drzewo, samochodu to ja nie widzę, chyba że... A, jest. O, okej. Okay. To powinno uszkodzone auto sołtysa, tylko nie wiem, co to ma wspólnego z jakby całą historią. Ma szklarnię, o ja, i takie składziki. Tutaj były różne, zwierzęta, króliki, gołębie. 666. 3006? Tu mamy jakiś kod. 3006.
O, trzeba go zapamiętać. Robi wrażenie. No dobra, do domu sołtysa nie wchodźmy. Myślałem, że jednak to będzie bogatsza mansion, miejscowość, a to jest po prostu przedłużony dom Kamilek. No to co? Jakie jest następne zadanie? Coś na stacji kolejowej albo coś w środku bunkra. Co jest bliżej? Stacja kolejowa albo bunkier? Chyba jednak pójdźmy na stację kolejową. Kody znamy. 7206 albo jakoś tak, zaraz te przypomnę. Ja tu sobie beatboxuję, a w tle słychać pociąg. Także asfalt już się dawno skończył. No, lecimy na stację kolejową. Dobra, jesteśmy, kurczaki pieczone. Tutaj, otwórz bramę. A, czyli kodu nie musiałem zapamiętywać. To jest najważniejsze. Wierzę w UFO, bo w ludzi już nie warto. Troszeczkę kontentu na forum. Okej. Nie jest to jakby rozwiązanie naszego problemu. Czyli nie tego szukamy na stacji kolejowej. Tu mogę otworzyć. Ej, ty, bo tu... A, tu sobie biegną tory normalnie. Ja se tak biegam po tym. To trochę niebezpieczne. Ale jednak, czy na peronie coś znajdziemy? Gozdary. Jezu, to wcale nie jest mała miejscowość, jak oni mają kurczaki pieczone. Swój ten. Wiecie, o co chodzi. No ale dobra. W pobliżu torów powinno być coś dziwnego. Czego ja, przynajmniej na razie, nie zauważam. Coś trzeba, nie wiem, sfotografować? Czy jakieś... Słyszycie to? O, jest jakiś misio! O, jest jakiś... Cykaj misia! Coś na stacji! Ojojoj, jasny gwint! Dobra, zrobiliśmy to. Zostaje nam zrobienie zdjęcia czegoś w środku bunkra. Dobra, spierdzielam stąd, aż mam ciary. Przeszły mi ćwiartki, bez kitu. Dobra, jesteśmy przy skrzynce, naszej kochanej skrzynce. I teraz spokojnie możemy odbić w stronę bunkra. Zapraszam państwa na przygodę. Jest ciemno, wieje i jest strasznie, zdecydowanie. I co, za 22 sekundy powinniśmy się znaleźć w okolicach bunkra. No strzelam, że 22 sekundy, trochę nawet krócej. Okej! Mamy bunkier. Wcześniej już tu byłem i nie było potrzeby tu iść, a? O, creepy. Takie bunkry. Kiedyś w takim bunkrze kręciliśmy film krótkometrażowy. To jest dobre zdjęcie. Oj, to jest bardzo dobre zdjęcie. Mogę stąd po prostu wyjść na zawsze? Okej. To mi się nie podoba. Po prostu chcę stąd wyjść. Jak najszybciej. Get out of here, here from here. Wracamy do domu. Zdjęcie samochodu sołtysa. Te dziwny namiot i całą resztę już mamy. Więc można powiedzieć, że miejscowość Gozdary potrzebuje takiego fotografa jak ja. A ja sobie spokojnie tutaj wracam do domu, zamykam oczywiście za sobą drzwi, żeby nie było żadnego nieporozumienia. I możemy spokojnie zuploadować sobie zdjęcia, które są bardzo ważne. Między innymi tak. Auto sołtysa. To nie to. Ja co prawda sfotografowałem to, tylko że tam był jeszcze jakiś namiot. No ale to już nie ma znaczenia i to będzie zdecydowanie lepsze zdjęcie, które zostało zrobione tutaj. Sprawdźmy, co się dzieje w internecie. Czy oni nam w ogóle jakby uwierzą w te wszystkie rzeczy? To zostało wrzucone. Bla, 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 bla. Na forum nic się strasznego nie dzieje. Możemy stąd spokojnie wyjść i po prostu pójść spać. To tyle z tego... Hallo, dobranoc, gute Nacht. Czy to jest ostatnia noc? Czy będzie coś jeszcze? Dzień czwarty. Liczyłem, że to będzie trwało 3 dni, no ale jednak. Nie wiem, czy chcę sprawdzać forum. Czy będziemy po prostu słuchać audycji? Może będziemy. Tematów na forum nie ma żadnych. 10 minut po 21. Co jest, Łukasz? Ja nazywam się Łukasz Martyniuk, to jest audycja na antenie Radia Bożegród. Czy on się spóźnił? Moi drodzy, ledwo dziś zdążyłem do studia, ale miałem... Zaimponowałeś mi, jesteś trochę głupi na rozwiązanie tej zagadki. Przedstawię to, co tutaj mam. To nie będziecie mieli mi tego za złe. Dawaj, co tam się wydarzyło? No tak. Moi drodzy, razem z pomocą służb rozwiązaliśmy dziś zagadkę bestii z Gozda. Tak? Jestem ciekawy. Chciałbym podkreślić, że dziś...
że dziś co? Przyszedł mi SMS. Nie, zesrałem się. A, zgasł prąd. Wywaliło prąd w całej wsi, muszę sprawdzić transformator. Ja pier... Nie. Ej, bo nic nie widzę. Nie wiem, gdzie idę. Musimy wyjść z miejscowości Gozdary i udać się do skrzynki, która powinna się znajdować niedaleko. Ale spróbujemy. Dobrze, że mamy ten aparat, który nam troszeczkę w tym pomaga. No, idźmy po prostu drogą. Kiedyś ten asfalt się skończy. Ja se będę naciskał i ty mi nie mów, co ja mam robić, ty. Kolego wędzony, tu nic złego się nie wydarzy. Powinniśmy sobie poradzić. Słyszę fatalne dźwięki. Kozy klaszczą uszami. Ktoś coś robi? Ktoś coś zażyna? O, jest pomnik. To zaraz będzie tutaj... Bez dźwięków. Jest kamień. O, przy kamieniu. O, jest. Dobra. Otwórz skrzynię. Naciskaj to. Włącz prąd. O! I pięknie. Prąd włączony. Już nie muszę. O Jezu, panie, załączaj to. A, nie mam dalej baterii w latarce. Dobra, jak najszybciej wracamy do domu. Jak najszybciej, bez głupich dźwięków. Wracamy. Gozdary, tu się kończą gozdary. I jak zakończy się ta historia, powiem wam za jakieś 2,5 godziny. Dlaczego? Dlatego, że mam barbera za 8 minut. Nie zdążyłem nagrać tej gry. I muszę, cholipka, wracać. Muszę wracać. Do zaraz. Nie wierzę w to, brakło mi 8 minut do nagrania, może 10, żeby nagrać tę grę, ale muszę wyjść, do zaraz. Ta-da! To jestem ja. Jest dobrze, lecimy. Jeszcze chyba takiego odcinka nie było, żebym kontynuował go po wizycie u barbera, no ale tak wyszło, ty, od razu wjeżdżam na kompa. Tu właśnie, o co chodzi? Och. Miałem włosa. I dobra, baterii w latarce dalej nie ma. Zagadka kryptydy rozwiązana? Znak zapytania? Dużo wyświetleń, kuźwa, to forum, jak na miejscowość w Gozdarach, prawda? Robiła całkiem nieźle wyświetlenia. Drodzy, o kurde. Drodzy słuchacze audycji Krypto FM i użytkownicy forum, mam przyjemność ogłosić Państwu, że udało nam się rozwiązać zagadkę bestii z Gozdar. Jeśli nie siedzicie, to lepiej usiądźcie, gdyż mam Wam do przedstawienia niebywałe wiadomości, ale niestety mogą być one dosyć smutne. Piszę to natychmiast po potwierdzeniu informacji, które otrzymałem dziś przed godziną 7 z rana od jednej z mieszkanek Gozdar. Gdy wyszła ona z domu, po obudzeniu się zauważyła, że w rogu jej posesji pod ogrodzeniem śpi skulone jakieś zwierzę, które zdawało się być ranne. Pani, która dostarczyła mi tych informacji, woli pozostać anonimowa, ale oto czego się dowiedziałem. Nie hoduje ona żadnych zwierząt, więc zdziwiła się bardzo, gdy zobaczyła to stworzenie. Ostrożnie do niego podeszła, upewniając się, że nie przestraszy istoty i sama pozostanie bezpieczna. I gdy była na tyle blisko, że mogła dokładnie się przyjrzeć, zorientowała się, że to pies, który do złudzenia przypominał opisywaną kryptydę, której tajemnicze pojawienie się we wsi staraliśmy rozwiązać. Oczywiście po tym, jak się ze mną skontaktowała, poprosiła o zapewnienie pomocy zwierzęciu, gdyż sama niestety nie była w stanie zapewnić i właśnie jej w stanie zapewnić. I właśnie w tym momencie mój znajomy weterynarz, który dostarczył nam ekspertyzy w temacie zagryzionej kozy, zmierza do Gozdar, aby sprawdzić, czy piesek potrzebuje pomocy medycznej. Wróci z nim do Boży... To nie ma kryptydy? Tylko to jest pies? Come on! Wróci z nim do Bożygrodu, gdzie będzie mógł przebadać zwierzę. Mamy nadzieję, że w dzisiejszej audycji będziemy mogli dostarczyć Państwu więcej informacji na temat stanu zdrowia odnalezionego pieska. Po tym, jak przejdzie on badania i otrzyma pomoc, której z pewnością wymaga, postaramy się znaleźć mu nowy dom, ponieważ zdaje się, że został on porzucony przez kogoś i biedny szukał sobie nowego miejsca do życia, znajdując chwilowe schronienie na stacji kolejowej w Gozdarach. W tamtym namiocie? Kuźwa przy tym misiu? Ciekawe. Atakował zwierzęta zapewne z głodu, gdyż widać, że jest wychudzony i z pewnością osoba, która postanowi go przygarnąć, będzie musiała zapewnić mu odpowiednią dietę, która przywróci go do pełni sił i będzie musiał on być pod stałym okiem weterynarza, który będzie pilnował jego stanu zdrowia. Niestety, mój znajomy, który wstępnie go przebada, nie będzie w stanie zająć się tą kwestią, więc potrzebujemy znaleźć też jakiegoś, który będzie mógł się tego podjąć. Weterynarza? Prawdopodobnie tak. Albo kogoś, kto przygarnie tą bestię tego psa. To tyle na ten moment ode mnie, ale mam nadzieję, że słyszymy się dziś wieczorem na audycji. Biedaczyna! O, ludzie są okrutni, może ktoś go porzucił. O Jezu, smutne!
Co powiesz na jego imię Burek? Panie Łukaszu, bardzo się cieszę, że sytuacja się wyjaśniła. Biedaczek pewnie dużo przeszedł, musiał być zdesperowany. Ale skoro atakował zwierzęta, dobrze, że jesteś już w dobrych rękach i otrzymasz pomoc. Wikosia, uważam, że będzie odpowiednią osobą do zaopiekowania się Burkiem. Ale gdybyś potrzebował jakichś porad albo polecenia dobrych weterynarzy w Bożygrodzie, to możesz do mnie napisać w tej sprawie. Zna Horka z administracji. Haha, wszyscy byli tak podekscytowani tą kryptydą, a to się okazał zwykły pies. Co? Serio? I to tyle? No way. Idź spać. No way, czyli nie ma żadnej kryptydy, nie ma żadnego potwora, wilkołaka. Bardzo miło jest mi powitać w dzisiejszym nietypowym segmencie panią Franciszkę Świergiel, byłą gitarzystkę zespołu Motyle, który zakończył swoją działalność. Motyle, była na plakacie. W 1999 roku. Zgadza się. Jednak dziś po wywiadzie z Franciszką mamy przyjemność zaprezentowania państwu. Pani Franciszko, co skłoniło panią do powrotu na scenę muzyczną i dlaczego akurat teraz? Bestia z Gozdar. Po tym jak niestety byliśmy zmuszeni okolicznościami niezależnymi od nas do rozejścia się jako zespół. Ja nie brzmi jak stara pani. Ja tęskniłam do tworzenia muzyki, która tak na dobrą sprawę od zawsze stanowiła ogromnie ważną część mojego życia. Przez 7 lat nie byłam w stanie do końca zostawić ze sobą tych wspaniałych doświadczeń, które przeżyłam wspólnie z artystami Motyli. Starałam się stworzyć własną muzykę, jednak no, nie byłam zadowolona z efektów swojej pracy. Ciągle wracałam do grania utworu, który posłuchajmy najpierw chwilę przed założeniem zespołu. Okay. Miał on otwierać nasz pierwszy album, jednak no, nie trafił do jego ostatecznej wersji. Kilka tygodni temu mój mąż, słuchając jak wygrywam dobrze znaną mi melodię, sugerował, że no, mogłabym go nagrać, no, tak tylko dla siebie. I w ten sposób wróciliście, kuźwa. Na początku nie byłam zbyt przekonana, ale z czasem zaczęłam nieco oswajać się z tym pomysłem i pewnego dnia po prostu to zrobiłam. Gdy mogłam wreszcie odsłuchać tego nagrania, poczułam, że no to jest to coś, nie? Że to jest coś, czego szukałam. Zbyt długo starałam się na siłę odnaleźć siebie na nowo, jako artystkę. Jest to bardzo wzruszająca historia. Aż dziewała. Czy ma już może pani plany na dalszy rozwój solowej kariery? Tak. No, nie mam wpływu na to, co przynosi mi życie, jednak zrozumiałam, że mogę skorzystać ze wszystkich doświadczeń. Zauważcie, że to radio w ogóle nie przerywa. Transmisja jest... Nie definiując siebie na nowo i kontynuując swoją podróż. Ucząc się przede wszystkim akceptować przeszłość. Nie chcę zobowiązywać się do niczego względem mojej twórczości i zostawiam sobie przestrzeń do tego. Ale wracasz ogólnie. No i żeby cieszyć się tym, co jest teraz, a jedną z takich rzeczy jest ten utwór, który właśnie wydałam. Okej. Okay. Chciałaby pani zapowiedzieć słuchaczom swój utwór? Premiera w Radiu Krypta FM. Radia Bożegród. Mam ogromną przyjemność przedstawić wam utwór Wspomnienia, Pożegnania i Powroty, którego możecie wysłuchać już teraz. Dawaj. Franciszka Świergiel. Franciszka Świergiel. Tak. Okej, okay. Chcę wierzyć, że Franciszka Świergiel wróciła na salony. Sprawdźmy teraz, co napisał w komputerze użytkownik Szalony Johnny. Po prostu wejdźmy do tego, niech muzyka sobie leci, ona gdzieś tam przygrywa. Ale co mówi internet, co mówi transmisja Krypt FM? Zobaczcie nawet, jak fajnie jest to rozjaśnione, jakby światło padało na ekran komputera. Wiadomość, muszę wam przyznać, że to polowanie na kryptydy wcale nie jest takie złe, jak się wydaje. Dzięki, Fotolover, za wkręcenie mnie w temat. Fajnie, to jesteśmy prawdopodobnie my. Stop, tylko nie mieliśmy lampki na głowie, albo to jest Hunter 95. Nie ma sprawy! Czekam już na kolejne wspólne wyjście. A, to ja mu odpisywałem. Dobrze widzieć, że dzięki zagadce kryptydy z Gozdar udało się kogoś zainteresować tematem. Bardzo miło mi to słyszeć. Udanych łowów. I co, udało się już coś złapać oprócz przeziębienia? Ha, ha, ha! Nieważne. Rekonstrukcja historyczna. Panie Arkadiuszu Chocholaku! Wspaniale, panie Łukaszu, bardzo dziękuję panu za nauczenie mnie korzystania z komputera, bo dzięki temu udało mi się znaleźć na forum historycznym przyjaciela, z którym dziś wybraliśmy się na pierwszą rekonstrukcję historyczną. I jestem panu bardzo wdzięczny, że był pan chętny pokazać mi to wszystko i miał pan cierpliwość tłumaczyć co i jak. Dzielę się zdjęciem z wyjazdu ze Staszkiem. Arkadiusz Chocholak, czyli pan Arek jest osobą niepełnosprawną, jest na wózku, więc ten przyjaciel historyczny pomógł mu dostać się na tą wspólną przygodę. Panie Arku, dla mnie to była przyjemność pomóc panu zaznajomić się z funkcjonowaniem forum. A gdyby miał pan kiedykolwiek jakieś pytania, to wie pan, na jaki numer dzwonić. Wspaniale jest widzieć pana w dobrej formie. Widać, że jest pan bardzo zadowolony z wyjazdu. Proszę przekazać pozdrowienia Staszkowi i grupie rekonstrukcyjnej od Znachorki z grupy. Cudownie widzieć, że pan się spełnia w swojej pasji.
podziękowania dla Fotolover. O, od admina, czyli od Łukasza. Miałem dziś okazję spotkać się osobiście z osobą, którą możecie znać z forum jako Fotolover14. To ja, siemanko, bez pomocy której na pewno nie rozwiązalibyśmy zagadki kryptydy z Gozdar. Jeszcze raz wielkie dzięki i życzę ci udanych dalszych łowów. Ja już dopilnuję, żeby łowy Fotolover były jak najbardziej udane. Oczywiście osobiście. Fotolover14, dziękujemy. Mam nadzieję, że będziesz kontynuować swoją pasję, bo znasz się na tym, co robisz i wykonujesz świetne zdjęcia. Arkadiusz Chocholak. Zawsze się podpisuje. Najsłodszy pan. Burek. O, to jest bestia z Gozdar. Kochani, jako że minął miesiąc od zagadki kryptydy z Gozdar, to chciałem się z wami podzielić postępem, jaki zrobił Burek. Nabrał sporo na wadze i nie jest już tym wychudzonym i przerażonym pieskiem, którym był wtedy. Ma się bardzo dobrze i jest zadowolony z nowego domu. A ja jestem przeszczęśliwa, że znalazłam tak wspaniałego przyjaciela. Dziękuję też znachorce, która poleciła mi weterynarza, który dba o Burka. Cudownie wyglądacie! Słodziaki z was! Nie ma za co dziękować. Burek, na szczęście, że trafił na ciebie. Wikusia, bardzo się cieszę, że Burka, u niego wszystko dobrze. Widać, że jest zadowolony, że znalazł u ciebie dom. Arkadiusz, dobrze widzieć, że Burek trzyma się lepiej. To ja, Fotolover. Widać, że powierzyłem Burka w odpowiednie ręce. Niezmiernie się cieszę, że się zaprzyjaźniliście. Bardzo uroczy ten Burek, jak na bestię z Gozdar. Niesamowite. A co tam na stronie audycji? Czy tu już nie można niczego kliknąć? W forum nie można wejść, nie można wejść w galerię. To jest chyba tyle, co my możemy tutaj zrobić na tym forum. Czy można wyjść na zewnątrz? Może i można. O tak! I to jest prawdopodobnie słoneczny dzień w Gozdarach, Krypta FM, ale to było dobre! Under the Sink pod zlewem. Jeżeli chcielibyście poznać głos waszego nowego lektora audycji radiowej Krypta FM 2, zapraszam bardzo serdecznie, Karol Dąbrowski. Mam nadzieję, że wpadniecie i zobaczcie tutaj, kto co przygotowywał. Art 2D, Sebastian Sapielak, Kamo, MWTI napisał H, nieważne. W każdym razie teraz mamy kredyty, czyli napisy zrobione idealnie pod to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia na forum internetowym. Bożygród FM, czyli Krypta FM. Niesamowite. Czy my możemy to w jakiś sposób przyspieszyć, przewinąć? Prawdopodobnie nie, ale poczekajmy do końca napisów. Ja już od siebie teraz bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie Krypta FM i bardzo wam serdecznie dziękuję też za to, że zachęciliście mnie do tego, żebym w to po prostu zagrał. W międzyczasie miałem podczas nagrywania tej gierki inne włosy, bo teraz mam inne włosy, bo jestem po wizycie barbera, programiści, pomoc producencka. Tak jak mówię, jeżeli pod zlewem chcielibyście kogoś do pomocy, ja również specjalizuję się w grafice komputerowe, jestem technikiem, informatykiem i jest to produkt, który jest darmowy. To jest w ogóle dla mnie absurd. Jak ta gra mogła być darmowa? Nie wiem, ale bardzo chętnie będę mógł wam pomóc, jeżeli będziecie chcieli tylko jakiejś pomocy od Karolka, starego youtubera, wyjadacza. Pozdrawiam serdecznie, Krypta FM. Pod zlewem, koniec. Niesamowite. Tu macie ich. YouTube, X i Instagram. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nara! Łokieś!